Dzień dobry. Pragnę przedstawić Państwu nowo odkryty gatunek literacki, jakim jest pandemiak. Zapewne zastanawiacie się, czym on się cechuje. Jednak zacznę od definicji. Jest to gatunek literacki stworzony w dobie pandemii przez znanego wszystkim profesora Jana Pandemowicza. Charakteryzuje się on sformułowaniami nawiązującymi do obecnych czasów oraz pandemii. Znanymi literackimi dziełami są Korona Time Anny Zarazińskiej oraz Pandemiak Bożydara Ojomowego. Pierwszy wiersz wybrzmiewa: pandemia owa pustoszy półki, te sklepowe, ale także ulice, koronawirus miesza w głowach. Odniosę się do takowego wiersza. Świetnie opisuje owe czasy, smutne, melancholijne. Klimat jest tutaj w chłodnym wymiarze. Widoczne są cechy pandemiaka. Takie jak strach, przede wszystkim chaos panujący na ulicach. Oraz samą strukturę dzieła. Klimat jest tutaj utrzymany w chłodnym wymiarze. Widoczne są cechy pandemiaka, takie jak strach, ale przede wszystkim chaos panujący na ulicach. Dzieło literackie Pandemiak napisany jest stylem naukowym, a więc ukazuje już samą strukturę gatunkową definicji pandemiaka. Wyróżnia się wieloma środkami stylistycznymi, takimi jak na przykład metafora. Pandemiak wyróżnia się przede wszystkim narracją trzecioosobową, a opisywane wydarzenia skłaniają się ku przemyśleniom autora. Dochodzi tu bowiem do starcia między ludźmi a siłami wyższymi, takimi jak upadek czy klęska. Charakteryzuje się również poczuciem jedności społeczeństwa. Autora. Dochodzi tu bowiem do starcia między ludźmi a siłami wyższymi, takimi jak upadek czy klęska. Charakteryzuje Zaciekawiło mnie to. Nie jest to, co prawda, powieść, sonet, opowiadanie czy baśń, lecz gatunek, który skłania do przemyśleń na temat otaczającego nas świata. Gdy jednak bardziej wgłębiłem się w cechy owego gatunku, dostrzegłem, iż ma on duże szanse stać się bestsellerem w tych czasach. Jestem przekonany, że każdy z nas będzie pragnął sięgnąć po ten gatunek literacki.